panie trenerze, w dwóch ostatnich meczach mamy na swoim koncie komplet punktów, czyli dobrze byłoby tą passę podtrzymać w następnym meczu, w meczu środowym z Odrą Opole. No każdy z nas tego o niczym innym nie myśli, jeżeli chodzi o tutaj najbliższy mecz. Chcemy na pewno podtrzymać passę, chcemy tutaj zdobywać punkty, żeby jak najszybciej zapewnić sobie bezpieczne miejsce w tabeli. Także tylko i wyłącznie z taką myślą jedziemy na ten mecz i musimy przede wszystkim wykonać bardzo dobrze swoją robotę, bo nikt za darmo nam punktów nie da. To jest dobry zespół, zespół, który ma bardzo dużo swoich atutów, ale my musimy się skupić właśnie na swoich zadaniach i jeżeli wykonamy je w 100% tak jak w poprzednich meczach, to wtedy wynik się sam układa. To pierwsze spotkanie rozegrane jesienią w Polkowicach zakończyło się wynikiem remisowym, było 1-1. W drugiej rundzie, rundzie wiosennej, zespół z Opola jest na, można powiedzieć, dość bezpiecznej pozycji, prawda? Natomiast o punkty walczyć musi Górnik. Czy to będzie miało jakiś wpływ na samą walkę na boisku? Nie, na pewno nie. No, można też tak powiedzieć, że z drugiej strony troszkę lepiej się Odrze będzie grało, bo jest bezpieczna. Tak naprawdę nie ma wielkiej presji i może skupić się na tym, żeby wykonywać swoją robotę właśnie w taki sposób, że tak powiem w cudzysłowie, bezstresowy. Nad nami ciąży wiadomo to, że musimy zdobywać punkty po to, żeby się utrzymać w tabeli, także no, można powiedzieć, że to jest taki trochę handicap po stronie Odry, no ale niemniej jednak pokazaliśmy we wcześniejszych meczach, że też sobie dobrze zradzimy z tą presją, potrafimy udźwignąć mecze gatunkowe i tutaj jestem spokojny o swój zespół, że sobie poradzimy w tym aspekcie. Karol, przed nami kolejne spotkanie, tym razem mecz wyjazdowy do Odry Opole, natomiast za nami dwa, można powiedzieć, udane mecze, dlatego że zapunktowaliśmy w tych meczach, wygraliśmy te dwa ostatnie spotkania. Jedziemy, mamy taką, że tak powiem, w głowie, w psychikę, że wszystko idzie w dobrym kierunku już? No tak, no bo wygrane budują na pewno, chcemy podtrzymać dobrą pasę, jesteśmy dobrze przygotowani, przeciwnik jest przeanalizowany i jedziemy po swoje. No właśnie, można powiedzieć, że te najgorsze momenty Górnik Polkowice ma już za sobą, 6 punktów w dwóch meczach, to dobry wynik. Tak, tak, tylko to nie może nas też uśpić, bo dalej gonimy i chcemy wyjść z tej strefy spadkowej. To jest nasz cel, jest trochę meczów jeszcze do rozegrania i mamy nadzieję, że przybliżymy się do tego celu tym meczem wygranym z Odrą. No właśnie, tą rundę gracie zupełnie inaczej niż rundę jesienną. Przede wszystkim jest stabilizacja w drużynie. No przede wszystkim myślę, że w końcu zrozumieliśmy styl tej ligi i gramy bardziej pragmatycznie. Wiadomo, z przodu mamy dużo jakości, ale z tyłu no raczej gramy prostą piłkę. Najważniejsze jest to, że z tyłu czasami uda się zagrać na zero, natomiast z przodu te bramki jednak padają i to systematycznie. Tak, jest ich coraz więcej. Sytuacje mieliśmy, tylko często nie wykorzystywaliśmy. Teraz tych sytuacji jest dużo i większość zamieniamy na bramki. Na pewno już plany przygotowane na Odrę? Tak, tak, no nie mogę nic zdradzić, ale jest rozpracowana. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice, serce Zagłębia Miedziowego.